Przemysław Niemiecki. Cieszę się bardzo, że udało nam się zaprosić tutaj trochę osób na to spotkanie. Dziękujemy księdzu Andrzejowi za to, że nam udostępnił to miejsce. To na to jest. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir so viele Gäste hier begrüßen dürfen, dass wir uns hier treffen konnten. Hier herzlichen Dank an Herrn Pfarrer. My jesteśmy grupą polsko-niemiecko-czeską. Głównie studenci, ale też młodzi naukowcy i historycy, regionaliści zainteresowani właśnie historią. Wir sind eine deutsch-polnisch-tschechische Gruppe, vor allem Studenten, aber auch junge Wissenschaftler und Regionalforscher, Historiker, die sich für hiesige Geschichte interessieren. Wszyscy razem spotkaliśmy się tutaj w związku właśnie z projektem, który realizujemy. Ten projekt się nazywa Kozaki i Pyżamy. Polifonia pamięci o migracjach przymusowych. Und wir haben uns hier aus dem Anlass eines Projektes getroffen und der Projekt, das Projekt heißt Polnisch und Ukraine, Vielstimmigkeit, Vielstimmigkeit des Gedächtnisses. In wortlicher Übersetzung auf Polnisch. Der Bezwunge der Migration. Dlatego Kozaki i Pyżamy, ponieważ Kozaki to jest wieś, która nas tutaj w tym waszym rejonie złoczowskim interesuje i z Kozaków właśnie pochodzi większość mieszkańców dzisiejszych Pyżan w Polsce. Natomiast ta wioska w zachodniej Polsce nazywała się wcześniej Pyrwene po niemiecku i tam mieszkali Niemcy, którzy też musieli tą wioskę opuścić i gdzieś rozpieszli się po całych Niemczech. W związku z tym interesują właśnie nas te trzy społeczności. Niemców, którzy opuścili Pyrwenę, Polaków, którzy przybyli do Pyżan, a pochodzą z Kozaków i mieszkańców dzisiejszych Kozaków, którzy też z różnych okolic Ukrainy też zamieszkali w tej wiosce dzisiejszej, tam dzisiejszej wiosce. Das Projekt bezieht sich auf zwei Ortschaften, Kozaki hier in der Nähe von Solociw und Pyżany. Im heutigen Polen. Warum diese zwei Ortschaften? Eben deswegen, weil die meisten Bewohner von Pyżany, die einst Pyrene hießen, eben aus Kozaki kommen. Und in Pyżany einst Deutsche wohnten, die dann das Dorf auch verlassen mussten und sich auf das ganze Deutschland verbreitet haben. Także w ramach tego naszego projektu, to jest nasze drugie spotkanie, myśmy najpierw 5 dni spotkali się w takim właśnie miejscu nad Odrą i tam rozmawialiśmy o tej historii, czytaliśmy teksty, studenci są na ileś też przygotowani merytorycznie, zajmowali się właśnie tą historią głównie XX wieku, II wojny światowej i właśnie tych wszystkich przymusowych przesiedleń. I szukaliśmy też materiałów i literatury właśnie o historii tego regionu złoczowskiego. Także nie tylko same Kozaki, wiadomo, Złoczów i te okolice nas interesują. W związku z tym to, co mogliśmy przeczytać, czy tą literaturę, którą mogliśmy zdobyć, to też dzięki pomocy kolegów z polskiej strony mamy inicjatorów całego tego projektu, którzy wcześniej już tu bywali i którzy wcześniej badali ten temat i właściwie oni tutaj nas prowadzą w tej badaniu tej historii, czyli właśnie Bogusław i Zdzisław Mikietów i też kilka innych właśnie osób z Pyżan, którzy się w Pyżanach mieszkają. To wszystko jakby pomagają nam badać tą historię, czy uczyć się tej historii. Unser zweites Treffen, wir haben hier fünf Tage an der Oder verbracht, auf der deutschen Seite, wo wir uns dann mit den Studenten, auch mit der Geschichte, mit den Texten zur Geschichte auf dieser Region, von Kozaki, auch von Solociw, auseinandergesetzt haben. Deswegen sind wir und die Studenten auch so einigermaßen inhaltlich vorbereitet. Und viele Informationen konnten wir dank unseren polnischen Partnern gewinnen, die auch die Initiatoren des Ganzen sind, und zwar Bogusław und Zdzisław Mikietów.
W ogóle ja to rozumiem, oni też wszystko wiedzą, co nas zgromadziło. Tak, jeszcze tak. To rozumiem wszystko. Adolf, to ogólnie przejdźmy do sprawy, bardziej co może interesują pytania. Dlatego cieszymy się, że właśnie możemy się tu z wami spotkać, bo wtedy mieszkający tutaj na miejscu możecie nam też dużo opowiedzieć. Czyli interesuje nas to, jak wyglądało to życie jeszcze przed wojną, co się działo w czasie wojny i jak dzisiaj ludzie mieszkają w tych okolicach. No, księdza bezpośrednio możecie już zapytać. Ja wojny nie przeżyłem, no to... pan Adolf przeżył wojnę, to my wiemy, prawda? Ale ja najpierw zaczniemy może od księdza, żeby zapytać. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tej dzisiejszej mszy, wspaniałej uroczystości, pełnego kościoła ludzi, pięknej polszczyzny i pięknych pieśni. I w związku z tym też to pytanie, to właśnie o tą społeczność katolicką tutaj, ilu to jest ludzi, jak temat jest organizowany, właśnie no, jak ta polska kultura jest tutaj wokół.